Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej będziemy rozmawiać o książce pod tytułem Rurasz Spasowski. Żywoty równoległe wokół ucieczek ambasadorów PRL w grudniu 1981 roku. A na przystanku Historia w IPN w Krakowie gościmy autora tej publikacji, pana doktora habilitowanego Patryka Pleskota. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, dzień dobry Pani. Pan doktor jest naczelnikiem Biura Badań Historycznych Oddziału IPN w Warszawie, autorem bardzo wielu publikacji, książek, artykułów dotyczących głównie tej tematyki historii najnowszej. A drugim moim rozmówcą jest pani doktor Monika Komanicka-Łyb. Dzień dobry. Pani doktor też pracuje w Biurze Badań Historycznych, tyle że w krakowskim. I też jest specjalistką między innymi w dziedzinie badania służb specjalnych, PRL-owskich służb specjalnych, a dzisiaj będziemy trochę o tym mówić. Ja jeszcze powiem na początek, że to jest naprawdę bardzo duża książka. Dosłownie. 1300 stron, myślę, jakieś plus dodatki tekstu, więc dla czytelników jest spore wyzwanie, natomiast trzeba pamiętać, że pewnie dla autora jeszcze większe to było wyzwanie, więc chciałbym zacząć dlatego tę rozmowę naszą od pytania, ile pan doktor czasu przygotowywał tak solidną publikację i co było najbardziej czasochłonne w tym procesie. Wbrew pozorom najbardziej czasochłonne było chyba jednak ścinanie i selekcjonowanie, bo to jest jednak skondensowana forma. Proszę zdać sobie sprawę z tego, że to są dwie biografie właściwie w jednej. Tak więc na jedną te 600 stron to jeszcze nie jest tak dramatycznie, a to mamy właśnie razy dwa. Natomiast nie spodziewałem się, podejmując ten projekt, że to są takie bogate życiorysy, że tak dużo jest materiałów, że tak dużo jest do przeczytania i do przerobienia, tak więc mimo wszystko, chociaż ta objętość może być trochę odstraszająca, tak to zapewniam Państwa, że ta selekcja materiału była przeprowadzona. To nie jest tak, że z tym kronikarskim zapałem popełniłem ten podstawowy błąd historyka, czyli przepisywałem po prostu źródła, jakie tylko na jakie tylko napotykałem. Nie, to jakbym tak robił, to mógł napisać spokojnie 3-4 razy więcej, bo tych materiałów po prostu to jest bardzo, bardzo dużo. To były bogate życiorysy i zachowało się po tych życiorysach bardzo dużo śladów. Natomiast sama jakby wytwarzanie, że tak powiem brzydko, sama praca nad tą książką nie była taka bardzo długa, to powiedziałbym, że 3 lata tak się na to zeszło, przy czym oczywiście w międzyczasie tak zwanym robiłem też inne poboczne rzeczy, ale okazało się to na tyle wciągające, że to nie było, czasami wpadałem w taki ciąg, prawda, po prostu już badawczy i z przyjemnością, z samym zaciekawieniem po prostu zagłębiałem się w te źródła, tak więc ani się obejrzałem, a jakaś już partia była przerobiona, co chyba przy biografiach jest dość typowe, bo jeżeli te postacie nas po prostu wciągną, te życiorysy nas wciągną, to sami jesteśmy ciekawi, co dalej w tych źródłach jest, prawda, i co dalej możemy się dowiedzieć. I parę razy takie doświadczenie miałem. Oczywiście też miałem takie doświadczenie, jak trafiłem na mniej ciekawe źródła. Niektóre operacyjne zresztą nie były jakieś wyjątkowe. Że to się może trochę wolniej robiło, ale w sumie myślę, że to jedna z tych książek, nad którymi by się pracowało, może przyjemnie to złe słowo, bo to jest takie płytkie słowo, ale wciągająco i rzeczywiście miałem takie poczucie, że sam przed sobą, że chcę to skończyć i się dowiedzieć, co mi z tego wszystkiego wyjdzie. Tak, bo właśnie to jest ważne, na co pan zwrócił uwagę, że to są właściwie takie bardzo wyczerpujące biografie dwóch osób. To nie jest tylko książka o samych ucieczkach. Taki był punkt wyjścia, ale tak. Ani się obejrzałem, okazało się, że pisze dwie biografie. Więc tym bardziej ciekawe. Ja też przynajmniej w swoim muszę pochwalić za stronę literacką, o którą pan zadbał, bo mimo rozmiarów czyta się to bardzo przyjemnie. To też dzięki pewnie pracy pani redaktorek, chociaż zawsze walczę, prawda? Jestem z tych autorów, który lubi bronić własnej wizji językowej, ale potrafię też współpracować. W każdym razie to też jest ich zasługa. Dobrze, to zanim tam o konkretach porozmawiamy, to jeszcze może byśmy taki szerszy kontekst trochę zrobili do tej książki, bo przecież to nie były jedyne ucieczki. Były też
słynne inne ucieczki pewnie innych dyplomatów, czy w ogóle Polaków, na przykład funkcjonariuszy służb specjalnych PRL-owskich za granicę w różnych okresach, też sportowców, pewnie pilotów można by wymieniać. To może powiedzmy o tych najważniejszych, jak, no i dyplomatów oczywiście też, może nie ambasadorów, ale pracowników, jakichś przedstawicieli zagranicznych. Może pani doktor. Przede wszystkim przez cały okres PRL-u takie ucieczki się odbywały. Tutaj w tej książce bardzo dużo jest, no, sam Spasowski pracuje jako ambasador. Ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, więc w tej ambasadzie przede wszystkim takie ucieczki odbywały się już od lat 40. Różny szczebel były to ucieczki zarówno konsulów, ponieważ w Stanach Zjednoczonych były 3 placówki, ambasada w Waszyngtonie i 2 konsulaty w Chicago i w Nowym Jorku. W 1953 roku była taka wielka ucieczka konsula Jana Galewicza z tego konsulatu, to już wyższy szczebel, ale też zdarzały się ucieczki niższego szczebla, sekretarze uciekali również w tym okresie, tak do lat 40-50. Ale warto też wspomnieć o takich znanych ucieczkach atasze wojskowego w ambasadzie w Waszyngtonie w 1948 roku Izydora Modelskiego, ponieważ on był atasze wojskowym, miał dostęp do tych ważnych informacji. Przede wszystkim poprosił o azyl w Stanach Zjednoczonych i te informacje przekazał Amerykanom, przede wszystkim właśnie to były różne depesze, różne instrukcje otrzymywane od ministra obrony, wtedy generała Roli Żmierskiego. I to spowodowało, ta ucieczka spowodowała bardzo duże reperkusje, ponieważ musiała się zmienić, znaczy reperkusje dla wywiadu PRL-owskiego, musiały się zmienić właśnie skład rezydentury, o tym jeszcze może powiemy później, ale w każdym razie przedstawicielstwo tego wywiadu właśnie na terenie tych placówek dyplomatycznych. Jeśli chodzi o jeszcze inne ucieczki, to chciałam powiedzieć o ucieczce Władysława Tykocińskiego, który był przedstawicielem, znaczy szefem misji wojskowej w Berlinie i on od 55 bodajże do 65 i ta ucieczka miała miejsce w 65 roku i wtedy przede wszystkim on to tłumaczył, że zdecydował się na ten krok ze względu na te informacje po referacie Chruszczowa i po prostu związane właśnie z rozliczeniami stalinizmu i to również spowodowało duże reperkusje w samym aparacie bezpieczeństwa. Natomiast jedną z znaną, o której właśnie wszyscy wiedzą, to ucieczką, która miała duże reperkusje dla aparatu bezpieczeństwa, była ucieczka wysokiego funkcjonariusza MBP, pułkownika Józefa Światły. I kończąc może ten wątek, to jeszcze chciałam zwrócić uwagę na ucieczkę podpułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który w 1981 roku w listopadzie został wywieziony przez Amerykanów do Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim sam Ryszard Kukliński współpracował z CIA właśnie od lat 70. i przekazał cenne informacje, ponieważ był pracownikiem sztabu generalnego Wojska Polskiego, przekazał cenne informacje o planowanej interwencji zbrojnej przeciwko Solidarności. A skoro te ucieczki się co jakiś czas zdarzały od samego jakby początku reżimu komunistycznego w Polsce, to jakie były procedury stosowane przez tak, żeby jakby zapobiegać temu? Czy tylko, nie wiem, rotacja jakaś na tych placówkach, żeby tam za długo ci ludzie nie byli
za bardzo nie, nie wiem, nie, nie mieli zbyt wielu znajomych z Zachodu i tak dalej, czy były jeszcze jakieś inne procedury? To znaczy, sama obsada tych placówek dyplomatycznych odbywała się w ten sposób, że o stanowiskach, o tym stanowiskach ambasadora, tych stanowiskach dyplomatycznych decydował biuro polityczne Komitetu Centralnego PZPR. I tutaj odgrywały różne względy, różne takie znajomości, niekiedy właśnie koneksje, powiązania. Natomiast również w tych placówkach była reprezentacja wywiadu, czyli rezydentura. I właśnie rezydenci tworzyli tą rezydenturę i kiedy właśnie następowała taka ucieczka, jak mówiłam, na przykład Modelskiego, to wtedy musiano zmienić w ogóle system, znaczy skład tej rezydentury, ponieważ było wiadomo, że... No, dekonspiracja. Dekonspiracja nastąpiła, prawda? I również zmieniano szyfry, łączność szyfrową placówek, tej placówki rezydentury z centralą, ponieważ to o tym wszystkim właśnie powiadamiał uciekinier. To była bardzo duża operacja logistyczna przede wszystkim. To narażało właśnie ten Departament Pierwszy Wywiad na duże straty. Rozumiem, że ten rezydent, znaczy to jakby główną, na nim spoczywała odpowiedzialność za to, żeby ewentualnie zapobiec takiej ucieczce, jeżeli jakieś sygnały by wyczuł. Ale to jeszcze może wrócimy do tych konsekwencji po ucieczce obu panów ambasadorów. Przejdźmy już do, bo rozumiem, że w wypadku i Spasowskiego, i Ruraża tym takim bezpośrednim katalizatorem to było 13 grudnia wprowadzenie stanu wojennego. Jeszcze chciałem przy tym jakby zapytać, no rozumiem, że tam pan opisuje, że oni dojrzewali przez jakiś czas do tej decyzji, to nie tylko to, ale ten impuls bezpośredni. Natomiast chciałem zapytać, na ile oni się orientowali w planach reżimu Jaruzelskiego? Czy mieli tylko takie ogólne, że coś się święci, czy jako ambasadorzy mieli jednak jakieś, mogli mieć poufne informacje i przed wprowadzeniem stanu poznać, nie wiem, termin w przybliżeniu jakimś dużym? Tylko jeszcze jedna dygresja, czy ad vocem do tych ucieczek i zaraz odpowiem na pana pytanie, bo tu rzeczywiście mamy cały ciąg tych osób, które uciekały od lat 40. po 80. Natomiast tylko zwrócę uwagę, to może do tego jeszcze wrócimy, bo na pytanie, czy inna sprawa, pytanie dlaczego uciekli Rurasz i Spasowski ma swój rewers w postaci dlaczego nie uciekli inni. I jak popatrzymy sobie na ich przypadki, to nie ma żadnego innego dyplomaty w stopniu ambasadora, który bezpośrednio po stanie wojennym zdecydowałby się na taki sam krok jak Spasowski i Ruraż. Więc oni są tylko dwaj wyjątkowi w tym znaczeniu. Tak więc są ucieczki, są oczywiście z Ukliński, no przede wszystkim są też mniejsze szczeble, znaczy niższe szczeble dyplomatyczne, są oczywiście oficerowie służb takich czy innych. Natomiast jeśli chodzi o ten szczebel, powiedzmy od pierwszego sekretarza ambasady, wzwyż, to nie ma takiej drugiej czy takich dwóch, czy takiej trzeciej osoby jak tych dwóch. To jest charakterystyczne. Ale mówię, to jest też część troszeczkę odpowiedzi na pytanie, dlaczego oni właśnie uciekli. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, powiedziałbym, że według wszelkiego prawdopodobieństwa oni się spodziewali, że coś może się zdarzyć, ale to na zasadzie dość ogólnej. Moim zdaniem nie znali szczegółów planu wprowadzenia stanu wojennego, czy po prostu jakiegoś rozwiązania siłowego, chociaż liczyli się z tym i to widać, że przynajmniej od grudnia 80 roku, kiedy przecież to notabene Stany Zjednoczone rozpętały całą taką kampanię informacyjną, czy ostrzegającą przed możliwością wkroczenia wojsk sowieckich do Polski, czy wojsk Układu Warszawskiego właśnie w grudniu 80, a nie 81. Tak więc oni byli na tyle doświadczonymi politykami i na tyle długo w tym systemie tkwili, że zdawali sobie doskonałe sprawy, że jest opcja w postaci siłowego rozwiązania, bądź naszego wewnętrznego, bądź zewnętrznego w postaci wojsk Układu Warszawskiego i na pewno wiedzieli, że taka możliwość jest, natomiast według mojego przekonania nie zdawali sobie sprawy z tego,
co stanie się akurat 13 grudnia 81 roku. Wydaje się, że trochę, przynajmniej tak ze wspomnień wynika, oczywiście do wspomnień należy podchodzić ostrożnie, że pewne nadzieje mieli jeszcze na to, jak się okazało, maskirowkę tak naprawdę, to znaczy taki wybieg Jaruzelskiego, spotkanie Glemb, Wałęsa, Jaruzelski, prawda, właściwie tuż przed stanem wojennym. Wydaje się, że oni jeszcze liczyli, że to jest rzeczywiste, realne jeszcze działanie Jaruzelskiego, żeby coś do dialogu prowadzić, a no dzisiaj już wiemy, że to było tylko maskowanie podjętej już decyzji. Tak więc mimo wszystko ten 13 grudnia był zaskoczeniem. Zresztą pamiętajmy, że MSZ był tu dość blokowany informacyjnie. MSZ, to zresztą po 13 grudnia i po ucieczkach, ale nie tylko, zaczął się taki audyt w MSZ-cie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Oczywiście ucieczki były tu też takim impulsem, ale bez nich ten audyt też by nastąpił. I służby, czy wojskowe, czy tak zwane cywilne, prawda, związane z MSW, bardzo mocno narzekały i krytykowały na temat właśnie rozwiązłość ideologiczną i polityczną panującą w MSZ-cie. I na szczeblach, szczeblu ambasadorów, no pomijamy ambasadorów, którzy byli jednocześnie oficerami służb, bo tacy wyjątkowo, ale się zdarzali i tak, którzy naprawdę no, byli jakoś bardzo wysoko usytuowani, taki bym policzył na palcach jednej ręki, to moim zdaniem akurat Spasowski i Rurasz nie byli dopuszczeni do tego wąskiego grona osób najlepiej zorientowanych w tym momencie i dla nich mimo wszystko spodziewali się, ale jednak było to zaskoczenie. Na pewno nie znali szczegółów i tego, że to się wydarzy akurat w nocy z 12 na 13 grudnia. A jak by pan ocenił przytoczone w książce takie oceny czy wspomnienia, głównie formułowane już po kilku latach na tej emigracji, jakby, w których Spasowski jakby wyraża, znaczy pisze o tym, jak dla niego było wielkim wstrząsem, jak się dowiedział o krwawej rozprawie z górnikami w Wujku, czy tam, nie wiem, jak się martwił, co się stało z Wałęsą, czy jakieś sympatie do Solidarności, które z kolei, o których tam pisze Rurasz, a jakimś dystansie i niechęci do radzieckich. Czy można dawać temu wiarę, czy to jest taka autokreacja jednak? Jest to element autokreacji zdecydowanie, dlatego no, stara, dobra zasada historyczna, konfrontowanie źródeł, prawda? Jeżeli dany pogląd wygłoszony we wspomnieniach potwierdza się w innym źródle, to wtedy można mu wierzyć. I można na pewno wierzyć temu, że obaj ci ambasadorzy wykazywali gesty sympatii do Solidarności przed 13 grudnia, bo to widać i w prasie zachodniej, widać w notatkach, analizach różnego typu też służb jeszcze przed 13 grudnia, więc oni rzeczywiście gdzieś tą sympatię dla Solidarności, oczywiście w ryzach odpowiednich, no i takich, żeby nagle stali się solidarnościowymi, ale gdzieś poparli tą wersję, że należy dojść do dialogu i dopuścić tą Solidarność może na trochę dłużej, bo to widać. Rzeczywiście te elementy takiej ostrożnej oczywiście, w granicach, mówię, tej przyzwoitości komunistycznej, że tak powiem w cudzysłowie, to oni wykazywali. Natomiast no, co tego wujka, to jest element taki psychologiczny i wiarygodny. To widać i u Rurarza, i Spasowskiego. Myślę, że można tutaj widzieć ważny czynnik i nie traktowałbym tego jako wyłącznie element autokreacji, natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że obaj, tkwiąc w systemie od 1944 właściwie roku, no widzieli wiele innych masakr, że tak powiem, i działań represyjnych władz, no i wtedy jakoś to im nie przeszkodziło w tym, żeby z tym systemem zerwać, no teraz przeszkodziło. To, ja mówię to nieocennie, tylko zwracam uwagę, no, że to nie jest takie oczywiste, natomiast to nie zmienia faktu, że mógł być to czynnik. No, tylko możemy się zastanowić, dlaczego akurat teraz był to czynnik, a nie był to w grudniu 70, w marcu 68, w tak zwanym utrwalaniu władzy ludowej w tym okresie, gdzie przecież no, to najwięcej tej brutalności mogli doświadczać i oni znać, tylko akurat tego 16 grudnia 81 roku. Tak więc... Zwłaszcza, że sobie uświadomiłem, że Spasowski, który był trochę starszy, urodził się w 1920 roku, czyli pokolenie Kolumbów. No idealne i po prostu, tak. Jakby jego droga życiowa jest zupełnie inna. No
Powiedzmy, no tak, tak, no wyjątkowa na pewno, jeśli chodzi o to pokolenie, chociaż też nie twierdźmy, że pokolenie Kolumbów to jest jedna zwarta grupa, prawda, no to też możemy różnicować, ale no on tutaj rzeczywiście się wyróżnia, ale rocznikowo jest idealnie dopracowany, jeszcze nawet miesiącowo, że tak powiem, miesięcznie, bo się w sierpniu 20 roku urodził, podobno matka słyszała bomby, prawda, na Warszawę, tam się spiące, czy no może nie bomby, ale odgłosy walk, prawda, gdzieś tam na linii Wisły, no na ile to prawda, na ile nie, to nie, no, chronologicznie pasuje. To jeszcze, żeby zamknąć sam moment ucieczek, bo książka zaczyna się trochę jak sensacyjna książka. Pan doktor zaczął pierwsze chyba z około 100 stron, to jest taki dość dokładny opis jednej i drugiej ucieczki, świat dyplomatów, szpiegów, agentów, niepewność, denerwowanie, różne tam gry, jakieś pozory, co innego pokazujemy, co innego myślimy. Ale potem, jak to czytałem dalej, to sobie pomyślałem, no w sumie tak, no było nerwowo, ale to całkiem sprawnie im to poszło. Czy to świadczy o tym, że byli tacy sprytni, może z uwagi na to, że tyle lat spędzili jednak jako notable komunistyczni i znali po prostu to wszystko. Widzieli, od środka. Jak to się gra. Czy też te nasze służby były tak słabe, albo nie wiem, służby amerykańskie były tak świetne, czy w ogóle, czy może była jakaś taka degrangolada po prostu w tych naszych służbach spowodowana tym okresem karnawału Solidarności i w jakiś sposób to im pomogło? Czy wszystko po trochu? No właśnie tak, właściwie pan odpowiedział na to pytanie, bo rzeczywiście mam wrażenie, że wszystko po trochu. To oczywiście każda placówka jest trochę inna. W przypadku japońskiej to jest mała też placówka, tak więc czysta taka konstelacja po prostu osób, które tam ówcześnie były, decydowała i oni byli sprytni, te służby były nie najmocniejsze. Pamiętajmy, że mimo wszystko no, te służby działają na terenie obcym ogólnym. Oczywiście ambasada jest eksterytorialna, to jest część państwa polskiego, no, ale jednak działa na morzu, że tak powiem, obcym i te rezydentury, przeważnie są dwie, prawda, czyli rezydentura wojskowa, tak zwana cywilna, czyli rezydentura zarządu drugiego sztabu generalnego Wojska Polskiego i podległa, powiedzmy, ogólnie pod MON, no i ta rezydentura cywilna esbecka podległa ogólnie pod MSW, tak więc one działają na terenie wrogim ogólnie, tak więc mają mniej możliwości działania niż by miałyby to w Polsce, tak więc tu z góry trochę są na straconej pozycji, bo taka rezydentura no, amerykańska jest oczywiście duża, ale no, te japońskie to są zupełnie niewielkie, tak więc to nie miały za bardzo co zrobić i przy dobrej grze też aktorskiej takiej, no, obu ambasadorów, którzy potrafili tą minę pokerową zachować i udawać do ostatniej chwili, że tutaj nic złego się nie dzieje, plus odrobina na pewno szczęścia, sprytu i taka no, czysto ludzka, no może ograniczenia po prostu tych funkcjonariuszy, którzy tam byli, możliwości też logistyczne, obiektywne, sprawiły, że te ucieczki zostały zrealizowane w sposób sprawny. Na pewno zagrała tu też rolę cała ta sfera amerykańska, służb amerykańskich. Tutaj trochę po omacku się poruszamy, no bo te dokumenty od strony służb amerykańskich są w dużej mierze jeszcze tajne i prawdopodobnie zostaną, bo nie ma wątpliwości, że w obrębie, w środowisku czy w otoczeniu obydwu, a zwłaszcza Spasowskiego, no, obracali się i tajni współpracownicy no, służb amerykańskich, sami oficerowie. I sama operacja ucieczki była uzgodniona z Amerykanami. W przypadku Ruraża nawet z Brytyjczykami, bo on się Brytyjczyków pytał dyskretnie i Amerykanów. Tak więc tu też to odegrało swoją rolę. A jakby trzeci argument jest taki, że to jest specyfika tych placówek. To znaczy japońska, jak już mówimy, jest niewielka. Tak więc Ruraż miał stosunkowo trudne zadanie, bo rezydencja ambasadora i ambasada w Tokio, PRL-u, były w jednym miejscu. Poza tym uciekał parę dni później po ucieczce z Spasowskiego. Tak, przecież atmosfera też była, mógł być, ale... oczywiście, bardzo słuszna uwaga. Poza tym musiał się wydostać z tej ambasady, no i nadal był w Japonii, a nie w Stanach Zjednoczonych. Czyli musiał dotrzeć do ambasady amerykańskiej tak naprawdę w innej części miasta. Tak więc jemu było ciężej, no ale z kolei ta placówka była mniejsza. Tak więc oczu, które mogły go obserwować, było mniej. W przypadku amerykańskiej tych oczu było więcej, ale rezydencja była oddzielona dość znacznie od samej ambasady, no i było to jednak na terytorium amerykańskim. W przypadku Spasowskiego wystarczyło, że jego rezydencję, gdzie on był, otoczył kordon po prostu służb amerykańskich, samochodów od policji przez FBI i po inne służby i w tym momencie właściwie już był bezpieczny. No a Ruraż tak naprawdę mógł poczuć się w pełni bezpieczny, no
chyba w momencie, w którym znalazł się na pokładzie samolotu, prawda, do Stanów Zjednoczonych z przesiadką w Seattle, ruszał z Tokio, wylądował w Waszyngtonie. No, albo no, przynajmniej do momentu, w którym przekroczył próg ambasady amerykańskiej. No, to wtedy mógł poczuć się bezpiecznie, ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście obie ucieczki zostały przeprowadzone w sposób sprawny. Myślę, że no, po prostu nie było to aż tak trudne zadanie, plus no, psychologicznie udźwignęli obaj ten moment. No, nie spanikowali, prawda? Nie popełnili jakichś nieracjonalnych kroków i błędów. No i jakby nie psując tego, no to ta droga do ucieczki była mimo wszystko nie taka trudna, zwłaszcza w przypadku Spasowskiego. To jeszcze może warto dodać, że oni uciekali oczywiście nie sami, tylko z rodzinami. O, to jest bardzo ważne. Tak. Może wrócimy do tego wątku rodzinnego, bo on jest bardzo istotny też w tej książce. Ja na koniec jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. Ona nie tyle dotyczy książki, ja jestem ciekaw Państwa zdania no, jako ekspertów i badaczy tych różnych aspektów. Czy, jak Państwo sądzicie, czy Amerykanie, na ile Amerykanie znali szczegółowo znali plan wprowadzenia stanu wojennego, czy nie znali, znali datę? Jak Państwo to oceniacie no, z punktu widzenia swojej wiedzy i badań, Pani doktor? No na pewno znali, wiedzieli, że będzie jakaś konfrontacja zbrojna ze względu właśnie na informacje przekazywane przez pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Ale trzeba zwrócić uwagę, że pułkownik uciekł w listopadzie, na początku listopada 81 roku, natomiast stan wojenny został wprowadzony w grudniu, więc to jest przeszłomiesięczna przerwa i w tym momencie oni wiedzieli, ale nie wiedzieli kiedy dokładnie. Nie wiedzieli, czy to będzie już, czy to będzie za miesiąc, czy za dwa. Więc fakt jest taki, że po ucieczce pułkownika Kuklińskiego nie mieli już takiego źródła, który by im przekazywał takie informacje, właściwie szczegółowe informacje z pierwszej ręki. Więc to jeszcze ciekawe, że no, byli zaskoczeni wprowadzeniem stanu wojennego, że prawdopodobnie no, sądzili, że to będzie znacznie później ta konfrontacja. Mogę tylko potwierdzić opinię koleżanki Moniki, bo rzeczywiście wydaje się, że to zaskoczenie było. Dość powiedzieć, że właściwie na kilkadziesiąt godzin przed wprowadzeniem stanu wojennego ambasador amerykański ówczesny w Warszawie, Francis Meehan, został jakby, znaczy nie odwołany, tylko wezwany na takie rutynowe, służbowe spotkanie, wyjazd po prostu do centrali, do Waszyngtonu. No, gdyby się spodziewali, że ten stan wojenny w tych dniach nastanie, to przecież ten ambasador nigdzie by nie pojechał, prawda? Siedziałby by na miejscu. No też Reagan i właściwie cała ta wierchuszka polityczna, może wierchuszka to złe słowo, w odniesieniu do Ameryki, ale waszyngtońska w ten weekend 12-13 grudnia wyjechała z Waszyngtonu. No, gdyby się spodziewali, że to akurat teraz będzie, no to raczej by nie wyjechali. Poza tym te pierwsze informacje, jakie napływały z Warszawy, czy ogólnie wywiadowcze, jakie napływały na temat sytuacji w Polsce, dotyczyło tego, czy weszli Rosjanie, czy nie. Czyli oni też nie byli pewni właściwie, co się dzieje, spodziewali się wszystkiego. Nie byli wcale pewni, że to tylko będzie ten wariant wewnętrzny. Chociaż było to oczywiście, to już u Kuklińskiego przecież też było to rozpatrywane, natomiast tu w tym momencie nie wiedzieli. Rzeczywiście trochę jak dzieci we mgle się poruszali przez pierwsze chwile i może to jest zbytnie nadużycie, chociaż akurat nomen omen wtedy mgła była, zachmurzone było niebo, tak więc satelity też nie tak dokładnie mogły działać. Ale potwierdzam, to zdanie wydaje mi się rzeczywiście do pewnego stopnia to zaskoczenie było. Dobra, zmieniamy trochę wątek, znaczy całkiem może. Istotna, bo tak jak mówiłem, to są bardzo obszerne i wyczerpujące biografie tych dwóch panów. Istotną informacją, zwłaszcza tak myślę, jeśli chodzi o Spasowskiego, jest kim byli jego rodzice, w jego wypadku zwłaszcza ojciec, ale właśnie może powiedzmy, kim byli rodzice obu panów, z jakich środowisk oni się wywodzili. Skrótowo postaram się tą rzecz oczywiście, że skrótowo ogarnąć, bo tutaj można mówić rzeczywiście długo, w razie czego proszę mi nawet dawać jakieś znaki, żebym już się streszczał, ale nie, postaram się streścić.
To są akurat tutaj przy wszystkich podobieństwach pomiędzy Rurarzem i Spasowskim, których kulminacją tych podobieństw jest prawie, że ten sam moment ucieczki z podobnych, analogicznych stanowisk, mamy też różnice i te różnice są widoczne również w ich takiej proweniencji czy korzeniach rodzinnych. Może od Rurarza zacznę, bo to szybciej i prościej. On pochodził z takiej typowo polskiej, prowincjonalnej rodziny, gdzieś tam z okolicy Pionek, później Końskiej, z takiej robotniczo-chłopskiej, byśmy powiedzieli, bez jakiegoś tam wyjątkowego wykształcenia czy takich tradycji, w sensie jakichś takich elitarnych, prawda, w tym znaczeniu. To była taka polska, prowincjonalna rodzina, jakich wiele w Polsce. Rurarz to jest rocznik 30, prawda? Tak więc on to międzywojnie to jeszcze pamiętał jako zupełny dzieciak. No później ta rodzina w wyniku zawirowań wojennych osiada właśnie w Końskich, no startując właściwie od zera. Czyli to jest takie bardzo skromne tutaj pochodzenie społeczne, materialne również. Czyli ten chłopak, no, jak ma 15 lat, jak nastaje ta ludowa, tak zwana Polska, to właściwie jest otwarta księga, prawda? I on rzeczywiście bardzo mocno wsysa tą rzeczywistość. On bez ogródek, zresztą akurat tutaj szczerze zupełnie odpowiadał, że ten komunizm dał mu wszystko. Dał mu cel, dał mu partię, prawda? On się zapisuje, zostaje przyjęty do PPR-u, jak ma 16 lat, a już od roku jest w młodzieżówce. Tak więc dało mu wykształcenie, dało mu pracę. On był człowiekiem systemu, w ogóle tego, jakby, znaczy potrafił się do tego przyznać, nawet po ucieczce. No, chociaż od razu uległ tej pokusie, której ulegał też Spasowski, żeby mówić, ale ja zawsze byłem tak naprawdę, to byłem krytyczny, prawda? To widać, prawda, u nich to myślenie bardzo, bardzo wyraźnie. Ale potrafi przyznać, że on po prostu był beneficjentem tego systemu. Taki od pucybuta do milionera w wydaniu socjalistycznym. No, w przypadku Spasowskiego mamy inną sytuację, bo to jest rodzina szlachecka, inteligencka, no, taka z tradycjami i od strony matki, i od strony ojca. Władysław Spasowski to był filozof marksistowski, a można by powiedzieć, że od tego momentu po prostu stalinowski, taki pedagog, mający taki duży mir zresztą takiej młodzieży lewicowej. Mówiło się o spasowiakach, jako właśnie o wychowankach Spasowskiego. W latach 20. to był taki dość znany właśnie filozof, marksista, pedagog, no osoba o silnej osobowości, ale też takiej osobowości, no źle by to, może to źle zabrzmi, no nie toksycznej, ale takiej, no, narzucającej się. On bardzo mocno narzucał temu Romualdowi swój światopogląd i tak w niego ten światopogląd wtłaczał. No i Romuald Spasowski, syn Władysława, nasiąkał tym światopoglądem marksistowskim. On po rozwodzie rodziców pomieszkiwał trochę u matki w Milanówku. Zresztą Anna Dryńska, później nazwisko Dryńska, no to jest bardzo zasłużona osoba, jest sprawiedliwą wśród narodów świata. Ona za ratowanie Żydów właśnie w willi Milanówku w czasie II wojny światowej ten tytuł, to wyróżnienie otrzymała. Tak więc trochę pomieszkiwał w Milanówku, ale też pomieszkiwał u ojca w Warszawie i tak rzeczywiście ideowo bardzo się do ojca zbliżył, uległ tym wpływom komunistycznym. No i tam też mówił, że on po prostu był młodym komunistą, marksistą. Oni słuchali Radia Wolna, Wolna Europa, Radia Moskwa słuchali w latach 30. Zresztą po wybuchu wojny obaj chcieli się przedostać do ojczyzny postępu, prawda, uciec od okupowanej przez tych najgorszych, prawda, nazistów Polski, właśnie do przedostać się do kraju rad, czy legalnie, czy nielegalnie. To im się nie udało. No ale to też właśnie doprowadziło do sytuacji, bardzo już skracając, dość tragicznej, mianowicie po tym, jak sojusz między Hitlerem a Stalinem się zakończył w czerwcu 1941 roku, no to oni jako komuniści, bo oni tego nie ukrywali, oni się starali przez ambasadę radziecką w Berlinie przedostać do Rosji, no byli na straconej pozycji i Władysław Spasowski, też tak przeżywając jakiś taki wewnętrzny dramat, no w poczuciu jakiejś beznadziei, że świat się właściwie kończył, że teraz naziści wszędzie już będą panować, oni zaraz zostaną rozstrzelani jako komuniści, no popełnił samobójstwo, zażywając cyjanek na ławce w ogrodzie botanicznym w Warszawie. I to jest dość przejmująca, no bardzo przejmująca sprawa. Zachowały się dokumenty, notatki odręcznie pisane przez tego ojca, jak on cały czas pisze list
osobiste, ostatnie słowa do syna i widać, jak ten charakter pisma się coraz bardziej robi taki rozwlekły, w końcu jest taka linia, no bo ten Cyjanek po prostu zaczął działać. No to zupełnie wstrząsająca sprawa. No i on w tych ostatnich słowach do syna pisał, że to ja się poświęcam dla ciebie, ja umrę, ty się ukrywaj, dzięki temu się uratujesz, ale proszę bardzo, to jest moje ostatnie słowo, mój testament dla ciebie, masz wejść jakby w moje buty, masz naśladować moją misję, masz walczyć o ten postęp, prawda, i o zapanowanie komunizmu na świecie. I to jeszcze zgramy z rzeczywiście takim uzależnieniem emocjonalnym Romualda od Władysława, bo to widać po listach, naprawdę aż uderza takie uzależnienie, jakby takie czczenie tego ojca, jego poglądów, no to Romuald bardzo mocno wziął to do siebie. Oczywiście można zawsze mówić, że to jest bardzo wygodny argument później. On wykorzystywał ten argument, nie oszukujmy się, że tyle razy, tkwiłem 36 lat w komunizmie, no bo on się angażuje w system od razu po wojnie i tkwi w nim do 81, do grudnia. No bo właśnie realizowałem testament ojca, no byłem psychologicznie uzależniony od ojca. To jest wygodny argument, nie oszukujmy się, żeby usprawiedliwiać swoje tkwienie w tym systemie, ale naprawdę nie śmiałbym zasugerować, że on cynicznie wykorzystał samobójstwo swojego ojca do tego, żeby to zupełnie zmyślić. Oczywiście to się stało jakimś może wygodnym argumentem, ale ten argument jest prawdziwy mimo wszystko. I to widać nawet w tych listach jeszcze pisanych w latach 40. czy 30. Młody chłopak pisze do ojca, no jeszcze nie wie o tym, że ucieknie, w ogóle nie wie o tym, że jeszcze komunizm będzie w Polsce i widać już to uzależnienie emocjonalne. Więc to nie jest zmyślone, to jest rzeczywisty ten cierń psychologiczny, który w nim tkwi i który rzeczywiście realnie moim zdaniem jest czynnikiem usprawiedliwiającym, czy nie usprawiedliwiającym, wyjaśniającym jego tkwienie w systemie. Oczywiście możemy się zrzymać na to walenrodyzowanie Spasowskiego, który uprawia na kartach zwłaszcza swoich wspomnień opublikowanych już po ucieczce i takim twierdzeniu, no, które można by trochę cynicznie skrócić do tego hasła, prawda, klaskałem, ale się nie cieszyłem, prawda, czyli no mi się to nie podobało, no ale dobra, no zostałem tym ambasadorem, no przekonali mnie. To jest rzeczywiście już trochę brzmi sztucznie i to jest trochę no, żenujące chwilami, przepraszam, może to jest złe słowo, nie żenujące, nie przekonujące, aż na siłę trochę Spasowski temu ulega, Rurasz to jest może bardziej taki jakby potrafi się samokrytycznie ocenić. Natomiast to jednak, ten motyw realizowania testamentu ojca, no moim zdaniem jest kluczowy nawet do zrozumienia jego profilu psychologicznego przez kolejne dziesięciolecia, na pewno. Więc to bym tego nie deprecjonował. Dobrze. To obaj panowie, jak wiemy, zrobili błyskotliwe kariery w Polsce. Wyrwali się jakby też z tej siermiężnej takiej rzeczywistości, bo mieli do czynienia z tym zgniłym Zachodem przez wiele, wiele lat, więc tym bardziej to walendrodyzowanie, jak pan mówi, jest widoczne jakby tutaj. Natomiast istotnym wątkiem w obu życiorysach jest współpraca ze służbami specjalnymi, zarówno chyba nawet bardziej z wywiadem wojskowym, ale też tam ten wywiad cywilny. Nawet chyba jakaś rywalizacja tam się odbywała między nimi. W pewnym momencie, tak. W pewnym momencie, więc może powiedzmy o tym, może pani doktor oddamy głos. To znaczy obaj współpracowali z wywiadem wojskowym, z zarządem drugim Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przede wszystkim było to, wynikało to właśnie z tego, że byli na placówkach dyplomatycznych i właśnie wywiad chciał uzyskać od nich informacje. Uznano, że są wartościowymi kandydatami, którzy mogą właśnie takie informacje przekazać później. Przede wszystkim Spasowski tą współpracę nawiązał bodajże w 1947 roku, prawda, kiedy właśnie wtedy... Nawet szóstym, to zależy jeszcze, to jest proces. Tak, początki właśnie. Natomiast Rurasz, no tutaj są te kontakty z późniejszym szefem, Tadeuszem, szefem zarządu drugiego Sztabu Generalnego. Te kontakty zostały nawiązane jeszcze... Pułkownik kiedy... Tadeusz Jedynak, tak? Przepraszam, z pułkownikiem Tadeuszem Jedynakiem, tak. Istotna tam postać. Szefem zarządu drugiego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wywiadem wojskowym. I te kontakty zostały nawiązane w 1953 roku, kiedy byli w Korei w komisji
w komisji tej rozjemczej pokojowej, nadzorowej państw neutralnych w Korei. I właśnie ten pułkownik Jedynak był tym szefem tego przedstawicielstwa Polski w tym czasie. I po powrocie w 1956 roku bodajże właśnie nastąpił kontakt i rozpoczęła się później, znaczy to trwało, ten proces werbunku trwał, ale właśnie ten moment znajomości z Korei spowodował, że właśnie Rurasz zdecydował się na współpracę. Te informacje u Spasowskiego, można powiedzieć, są takie, no oceniano ich współpracę jako taką, znaczy Spasowskiego oceniano, że informacje, które przekazuje, są niby wartościowe, ale tak nie do końca właśnie. Jakby rokujący, ale nie do końca. To jest bardzo charakterystyczne w tych teczkach współpracy i w tych teczkach prac, jego właśnie pracy. Natomiast no, Rurasz współpracował z wywiadem wojskowym do końca, właściwie do 1981 roku, do momentu ucieczki, więc tu prawdopodobnie ta współpraca była, znaczy pomagała mu w karierze. To jest raczej widoczny wątek i on tą współpracę kontynuował właściwie do końca. Teraz trochę balansował na cienkiej linii, bo no to traktował po prostu jakoś, nie miał jakiegoś wielkiego temperamentu agenta, mam wrażenie. Chociaż jest ciekawy też jego taki rys psychologiczny, on po ucieczce i właśnie do śmierci powtarzał, że nie był żadnym tajnym współpracownikiem, że on był oficerem w ogóle. Więc on lubił podkreślać swoją taką ważność i tutaj właśnie miał taki, z uporem właśnie cały czas powtarzał, że dokumenty tego nie potwierdzają, że wcale nie był właśnie tajnym współpracownikiem, tylko był kadrowym oficerem wywiadu wojskowego. Natomiast on rzeczywiście widać, że to traktował trochę jako element, który właśnie pomaga w karierze, w budowaniu kariery, nie przywiązywał do tego takiej wielkiej wagi, co czasami właśnie no, sprowadzało na niego jakieś zagrożenie, zwłaszcza w latach 70., kiedy już coraz bardziej, mówiąc kolokwialnie, na odwal się robił te raporty, coraz mniej starannie, nie przygotował się do tego. No i w zarządzie drugim coraz silniej pojawiała się taka teoria, że on tu nas właściwie gra z nami w kotka i myszkę, prawda, że nas tutaj zwodzi. A potrafił zwodzić, bo był elokwentny, był błyskotliwy i często skromna treść tych raportów była ukryta pod różnymi aluzjami, pod różnymi śmiałymi tutaj właśnie przypuszczeniami, tak więc no, ta gra była dość ryzykowna, bo to mu pomagało w karierze, on zresztą tam sugerował właśnie podwładnym, że tutaj te kontakty ma, ale no balansował właśnie na tej dość cienkiej linii, bo chciał to po prostu no, jako pańszczyznę pewną, którą trzeba zrealizować, żeby ta kariera się realizowała właśnie odsłużyć, natomiast no, to w żołnierskich słowach często oceniano te jego raporty, ja mam przed oczami właśnie jakieś dodatki na marginesie, w stylu, bo on miał pseudonim Wacek. Co ten Wacek pier... No, dosłownie takie tam się pojawiają uwagi, no to rzeczywiście on tutaj balansował na tej cienkiej linii, ale zawsze jakoś potrafił wybrnąć, jakby w Warszawie jakoś tych oficerów prowadzących potrafił zawsze jakoś przekonać, ująć i rzeczywiście formalnie aż do momentu ucieczki tym współpracownikiem był, chociaż jak to często bywa i tak to było w przypadku Spasowskiego, w momencie, w którym zostaje już tym ambasadorem na tym szczeblu, no to współpracę się zamrażało. Wyjątki może były od tej reguły, ale reguła była taka, że właśnie od pierwszego sekretarza to nie, ale od w ambasadzie. Od ambasadora, znaczy na stanowisko ambasadora, nawet jeżeli to jest współpracownik, nawet to jeżeli to jest oficer kadrowy, no bo tacy, jak już wspominałem, się zdarzali, to jednak zamrażamy tą współpracę, to jest za wysokie stanowisko, za duże ryzyko, no są inne zadania. Tak więc tak się stało też w przypadku Ruraża, przepraszam, Spasowskiego, w momencie, w którym on w 50, tak naprawdę już czwartym roku wyjechał do Buenos Aires na stanowisko posła nadzwyczajnego, czyli powiedzmy takiego odpowiednika ambasadora, tylko niższego szczebla, tam po prostu też nie było żadnej rezydentury wywiadowczej, tak więc już siłą rzeczy ta współpraca się z nim urwała. No a jak w 1955 roku zostaje po raz pierwszy ambasadorem w USA, no to rzeczywiście
ta współpraca jest zamrożona i właściwie ona nigdy już nie będzie odmrożona, bo ta kariera już idzie wyżej, wysoko tego Spasowskiego. No, w przypadku właśnie Ruraża ona trwa dłużej, ale tylko jeszcze ostatni wątek a propos tej współpracy. Rzeczywiście te raporty Spasowskiego, zwłaszcza z okresu niemieckiego w latach 40., drugiej połowie lat 40., nie były oceniane wysoko, no, ale miał swoje takie wywiadowcze 5 minut w momencie, w którym był właśnie pierwszym sekretarzem ambasady RP-PRL w Londynie na początku lat 50. On brał udział w takiej dużej dość operacji ściągania brytyjskich fizyków za żelazną kurtynę i wtedy rzeczywiście tam odgrywał trochę mniejszą rolę niż to sam opisuje, co prawda. No tu też ten motyw jednak takiej próżności trochę się pojawia, ale jednak znacząco. I w tym momencie on rzeczywiście był takim z prawdziwego zdarzenia tutaj agentem. Jak mówię, później to w naturalny sposób wysycha. Ruraż podsyca tą współpracę takim minimalnym kosztem, ale żeby właśnie mu to nie przeszkodziło w karierze, aż do 81. Dwa uzupełnienia jeszcze, może tylko krótkie, bo to warto powiedzieć. Pan doktor zwraca uwagę na to, że Spasowski to chyba był jedyny człowiek, który był dwukrotnie ambasadorem W Stanach Zjednoczonych. W historii polskiej dyplomacji. W zupełnie odmiennych okresach. Tak. To jest 55-61 i 77-81. I żeby jeszcze to wyjątkowość podkreślić, był to jedyny ambasador w Stanach Zjednoczonych dwukrotny, a poza tym bez wyższego wykształcenia. On nie miał formalnie wykształcenia wyższego. A druga rzecz, to prosiłbym jeszcze o uściślenie, co pan miał na myśli, mówiąc okres niemiecki Ruraża, żeby to... Spasowskiego. To on w latach 45, właściwie 49, przebywał w Niemczech na tych różnych misjach wojskowych, tam repatriacyjnych, już nie będziemy wchodzić w szczegółach. W każdym razie on formalnie właściwie jako oficer wojskowy i też wywiadu wojskowego, w sumie jakbyśmy te kwestie formalne, to one są dość skomplikowane, ale powiedzmy tak skrótowo, to on właśnie w latach tuż po wojnie do 49 roku przebywa w Niemczech na różnych posadach, kończy jako konsul generalny w Düsseldorfie, skąd zresztą musi ewakuować, bo jest dekonspiracja tamtejszej siatki wywiadowczej, której on był elementem. Akurat on tej dekonspiracji nie był winny, no ale musiał dość szybko się ewakuować z tych Niemiec w 49 roku. No, później zaraz jedzie właśnie do Londynu, później Buenos Aires, no i Stany Zjednoczone. A proszę mi powiedzieć, żeby jeszcze już ten wątek zamknąć, bo mam wrażenie po przeczytaniu książki, że w zasadzie wszyscy pracownicy, cały personel ambasad to są albo kadrowi pracownicy, którego jest wywiadów, albo współpracownicy tych wywiadów. Czy tak było rzeczywiście? Albo, ja nie wiem, może tak jest dalej i to jest normalne. Czyli to jest to dość naturalne i normalne. Natomiast każdy odgrywa podwójną rolę. No nie każdy. Nie każdy, ale w przypadku bloku wschodniego rzeczywiście ten procent był duży, chociaż no mówię, to też nam, że tak powiem, ci zwykli pracownicy trochę uciekają ze źródeł, tak więc może czasami to jest takie wrażenie, że tam sami albo kadrowi oficerowie, albo współpracownicy, ale rzeczywiście oni stanowili bardzo duży odsetek, a na takich placówkach jak amerykańska to na pewno szczególnie, ale też na małych placówkach siłą rzeczy. No i potrafię podać takich zupełnie proporcji, ale ten odsetek jest duży, chociaż to nie jest tak, że prawie wszyscy, ale to raczej w przypadku służb sowieckich, prawda? Natomiast polskich ten odsetek był trochę niższy jednak, ale znaczący. Tak, no przede wszystkim w tej ambasadzie amerykańskiej, no wydaje się, że właściwie tylko ten personel niższego szczebla nie był werbowany, ponieważ tutaj było pole do popisu. To też różnie się zdarzało. Różnie, ale to było pole do popisu w cudzysłowie dla kontrwywiadu już amerykańskiego, który to widać też na terenie PRL-u, kiedy właśnie ten personel niższego szczebla jest werbowany przede wszystkim właśnie w tych placówkach no, tutaj w kraju. Ale wracając do placówkach za granicą, przede wszystkim tam rezydentura werbowała, znaczy rezydent i ci kadrowi oficerowie werbowali tych pracowników placówek dyplomatycznych własnych,
którzy przekazywali informacje, ale to nie było tylko to pole, na którym oni działali. Przede wszystkim chodziło o to wyjście na zewnątrz, żeby zdobyć informacje. I to byli i próbowano pozyskać tą agenturę na zewnątrz, ale najczęściej to było bardzo trudne, ponieważ w teren amerykański to było silny kontrwywiad FBI, które właściwie utrudniało. Przede wszystkim to była notoryczna, codzienna obserwacja placówek dyplomatycznych polskich. Osoby odwiedzające ambasady i konsulaty były obserwowane, nie tylko ci pracownicy dyplomatyczni, ale także te osoby, które przychodziły do ambasad. I właściwie bardzo trudno przez okres, te lata 40, 50, dopiero właściwie w połowie lat 70 zaczęło to odnosić jakieś sukcesy. I ten teren działania właśnie w Stanach Zjednoczonych był bardzo trudny. Tutaj sama rezydentura zajmowała się przede wszystkim, polski wywiad zajmował się w Stanach Zjednoczonych inwigilowaniem nie tyle Polonii, ponieważ Polonia była propolska, pro-PRL-owska, ona po prostu była pozytywnie nastawiona do PRL-u, tylko chodziło o inwigilację tej emigracji niepodległościowej. I to sporadycznie, znaczy nie sporadycznie, tylko po prostu poszczególne organizacje niepodległościowe próbowano właśnie tam zdobywać właśnie tą agenturę, żeby zdobyć informacje o działaniu tych organizacji, ale także o placówkach, znaczy Radia Wolna Europa, czy też w latach 80., jak już działały te amerykańskie jak funkcjonowała pomoc ze strony amerykańskich związków zawodowych, to chodziło o zdobycie właśnie informacji, jak to wygląda. I to był obszar działania tego Departamentu Pierwszego za granicą wywiadu. Jakbym jeszcze gwoli uzupełnienia powiedział, że też Państwo zdali sobie sprawę, jaka tam atmosfera panowała na tych placówkach, czy mniejszych, czy większych. Proszę zobaczyć, z jednej strony mamy, z nadania politycznego mamy często tych dyplomatów, zwłaszcza na szczeblu ambasadora, co też budzi pewne już zastrzeżenia. Z drugiej strony mamy no właśnie rezydenta wywiadu cywilnego Departamentu Pierwszego, który ma swoją siatkę współpracowników, ale mamy tajnych współpracowników, ale mamy też rezydenta wywiadu wojskowego, który ma siatkę swoich współpracowników. Oprócz tego jest w ogóle ataszat wojskowy, który jest właściwie jawną rezydent. Znaczy, to wiadomo, że oficerowie ataszatu wojskowego to są oficerowie służb wojskowych, ale oprócz tego są jeszcze tajni współpracownicy tych służb wojskowych. Te służby często rywalizują ze sobą w danej placówce. Do tego mamy agenturę sowiecką, która na przykład w przypadku ambasady amerykańskiej była oczywista, że tam byli też dyplomaci pracujący w ambasadzie polskiej, PRL-owskiej, ale którzy byli agentami z kolei służb sowieckich. Do tego jest jeszcze zagrożenie werbunkiem ze strony Amerykanów. Do tego dochodzą jeszcze ludzie, którzy nie są zerbowani, to są po prostu dyplomatami. Wszędzie wszyscy się podejrzewają. Do tego dochodzą jeszcze kwestie takich animozji po prostu czysto personalnych, prawda? Sporów kompetencyjnych. No to jest jedno wielkie siedlisko żmij po prostu. I to widać bardzo często w źródłach, bo czasami po prostu no, kwestie takie czysto ambicjonalne, interpersonalne, nakładają się te wszystkie wymiary wywiadowcze. Mamy jeszcze przecież służby kontrolujące służby, prawda, jak Wojskowa Służba Wewnętrzna, które też mają swoich agentów. To nie jest tak, że rezydent wywiadu cywilnego zna wszystkich agentów Departamentu Pierwszego. Może są tacy, których nie zna przecież i tego to się domyśla, że coś takiego może być. Tak więc no proszę zdać sobie sprawę, no jak to jest wszystko pogmatwane. No, ale jakby tak powiem, elementem tonującym nastroje są po prostu zarobki, które są nieporównywalne z zarobkami krajowymi i to może utrzymywało to wszystko w kupie. Ja jeszcze dodam, że kiedy ambasadorem był Spasowski, to widać właśnie w tych materiałach rezydentury. Przede wszystkim rezydentura meldowała, że niezachowywane są zasady bezpieczeństwa. Było powszechne informowanie, dyktowanie listów, depesz na głos, co nie powinno mieć miejsca, ponieważ wiadomo było, że w ambasadzie jest podsłuch zainstalowany przez Amerykanów.
To raz. Dwa, że przede wszystkim narzekano na gadulstwo, które dotyczyło właśnie, wszyscy o wszystkich tych ważnych sprawach rozmawiali ze sobą i te problemy się bardzo nawarstwiały. To jest widoczne, a zarazem widoczne są takie, jak było mówione, że te animozje wewnętrzne między tymi poszczególnymi pracownikami i widoczna również jest ta atmosfera takiego zagrożenia ze strony, co widać właśnie, kiedy ambasador właśnie i jego żona się tam obawiają różnych, tych właściwie kogo się obawiali, służb polskich, prawda, w pewnym momencie, kiedy zanim właśnie jeszcze decydowali się uciec, więc to wszystko się tak, te problemy się nawarstwiały. Poświęćmy kilka dosłownie minut dekadzie Gierka, bo jak z książki wynika, obaj panowie, przynajmniej tego wczesnego Gierka, mieli całkiem dobre zdanie o wczesnym Gierku. Tam Rurasz zwłaszcza pewnie, bo został jednym z doradców ekonomicznych pierwszego sekretarza, co potem chyba się trochę zmieniało to jednak zdanie o Gierku. Ale ja chciałem o jedną rzecz zapytać. To Rurasz tam chyba, z tego co pan opisuje, takie twierdzenia potem podawał, że Gierek generalnie może taki super nie był, ale i tak na tle innych pierwszych sekretarzy to był najlepszy i miał dobre chęci. Tylko ten Jaroszewicz, człowiek Moskwy, szara eminencja, mu robił wbrew i z nim konkurował. Czy to jest... Jakby państwo ocenili taką tezę? To jest ciekawe, że właściwie obaj to mówili. Rzeczywiście Rurasz, ale u Spasowskiego też to można znaleźć. Nawet się zastanawiałem, czy mogę się jakoś inspirować tym, ale nie znalazłem żadnego takiego dowodu. No moim zdaniem to jest jednak tylko tłumaczenie, które bardzo łatwo, czy tak użytecznie pozwala im wyjaśnić, dlaczego weszli znowu w kolejną epokę i znowu jakby tą karierę swoją nakręcali, tym razem już przy nowym pierwszym sekretarzu. Oczywiście ja rozumiem też tak od strony psychologicznej, odchodzi ten Gomułka z krwią na rękach, prawda, jest ktoś nowy, no, ale nie oszukujmy się, przecież to oni, obaj ci dyplomaci byli już w tym systemie tak długo, że zdawali sobie sprawę z tych mechanizmów władzy i trudno mi sobie uwierzyć, że nagle tutaj z naiwnością mówią, że teraz nareszcie będzie dobrze, już tak, to się wszystko zmienia. Troszeczkę tak to kreują. Moim zdaniem akurat tutaj mamy do czynienia w dużej mierze z autokreacją, prawda, że jest ten zły Jaroszewicz, który odpowiada za wszystkie te zło gierkowskie, a sam Gierek to taki pocieszny, prawda, leniuch, on tam może i dobrze chciał, za bardzo nie umiał, za bardzo nie mógł, miał rozwiązane ręce. Czy to jest bez przesady, pojawiają się elementy krytyczne w stosunku do niego, ale rzeczywiście jest traktowany wręcz zaskakująco pobłażliwie, no ale dzięki temu Rurasz może wytłumaczyć, dlaczego zgodził się zostać jego doradcą ekonomicznym, chociaż oni dość szybko się skłócili, znaczy Rurasz był za bardzo śmiały, nie tyle z samym Gierkiem się skłócił, co z innymi doradcami, po kilkunastu miesiącach tym doradcą przestał być, ale wyjechał do Szwajcarii, prawda, na placówkę, tak więc akurat przy ONZ-cie, bo on był dużo w handlu zagranicznym w tym momencie zaangażowany, tak więc to nic złego mu się nie stało, a Spasowski zostaje mniej więcej tylko wiceministrem spraw zagranicznych, prawda, czyli też ma tutaj argument, dlaczego nim został, bo uwierzył temu Gierkowi, że może coś się zmieni, a poza tym to jest też taki unurzony w takim sosie, który bardzo często się powtarza, jeżeli tłumaczymy, czy świadkowie epoki tłumaczą swoje zaangażowanie w jakiś system, niekoniecznie komunistyczny, to co się pojawia za myślenie? No bo przecież gdyby nie my, to na nasze miejsce przyszliby gorsi. No jest bardzo częsty ten argument, który się pojawia i u nich też to się pojawia. No i mówię, nie chcieliśmy za bardzo, tutaj to już mieliśmy tego dość, właściwie widzieliśmy tak, że tutaj Rosja, że tutaj ten system już upada, ale przecież gdybym ja tego stanowiska nie objął, to objąłby go ktoś gorszy. Więc to myślenie też się tutaj pojawia. Ale akurat tutaj bym widział bardziej element autokreacji niż dostrzeżenia jakichś tajnych prądów historii. Cóż mogę dodać? To przejdźmy teraz do wątku rodzinnego, o którym wspominałem, bo jak wynika z pana książki, tam istotną rolę odegrały rodziny. Po pierwsze, nie uciekali samodzielnie, więc może powiedzmy, w jakiej konfiguracji oni tą dezercję wykonali i jaka była rola tam właśnie członków rodzin.
Tu jeszcze jeden wątek przed samą dezercją, ale bardzo ważny z punktu widzenia rodzinnego. Mówiliśmy sobie o samobójstwie ojca Romualda, prawda? Władysława Spasowskiego. Natomiast to nie jest jedyne samobójstwo w tej rodzinie. Nie jest to jedyne samobójstwo Władysława Spasowskiego. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale takie imię i nazwisko miał syn Romualda Spasowskiego, prawda? Czyli mamy Władysława Spasowskiego seniora, czyli ojca Romualda, naszego bohatera, i mamy Władysława Spasowskiego juniora, zwanego Kajtusiem, Kajtkiem, który był synem Romualda. No i tak się złożyło, że ten syn, 19-letni chłopak, w latem 1970 roku w New Delhi, gdzie jego ojciec Romuald był ambasadorem, popełnił samobójstwo. Czyli mamy drugie samobójstwo w tej rodzinie. No to taki bardzo wrażliwy, emocjonalny chłopak, tu mamy też elementy takie osobiste, ale no pojawia się też ten wątek, że on bardzo nie chciał wracać do PRL-u. On był wychowany na Zachodzie tak naprawdę. On dzieciństwo spędził w Stanach, gdzie ojciec był ambasadorem. No później był parę lat w Polsce i przeżył to mocno, bo tam był w szkole, tam go bito. No nie przyzwyczaił się do tej gomułkowskiej szkoły, co może dla dziecka wychowanego w Stanach no jest, rzeczywiście było trudnym zadaniem. No wyjechał do tego New Delhi, zaczął studia, chodził wcześniej do amerykańskiej szkoły, zaczął studia, no i była perspektywa powrotu do kraju i on po prostu bardzo nie chciał, no to jest łagodnie ujęte. Z drugiej strony wiedział, że nie może zostać na Zachodzie, no bo to właściwie zniweczy karierę jego ojca i trochę ten argument też się pojawia. Później Romuald Spasowski rozmawiał z nauczycielem właśnie tego Kajtusia i ten nauczyciel Amerykanin powiedział, że właśnie ten chłopak tak mówił, że no, on naprawdę nie chce wracać do PRL-u, no, ale przecież nie może złamać kariery ojcu, że on się poświęci dla tego ojca. No i w perspektywie tego samobójstwa no, stało się to, no, te słowa zyskały bardzo dramatyczny wymiar. Tak więc proszę sobie zauważyć też tak od strony czysto biograficznej no, funkcjonowanie tego Romualda. Z jednej strony śmierć jego ojca, który umiera właśnie, żeby się poświęcić dla syna, no i później śmierć syna, który umiera, żeby jakoś się poświęcić dla ojca. No, to jest dramatyczna zupełnie sytuacja. Nie wyobrażam sobie, jak Romuald Spasowski żył w cieniu tych dwóch samobójstw, ojca i syna, no, ale tak to wyglądało. Natomiast idąc do 1981 roku, tutaj mamy duże podobieństwo pomiędzy sytuacją Rurarza i Spasowskiego. Mianowicie obaj tak się złożyło, znowu to się stało równolegle, nie ma tutaj elementów inspiracji, przynajmniej nic takiego nie natrafiłem. Akurat latem 1981 roku, no na kilka miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego, ściągają swoich najbliższych do Stanów i do Japonii, prawda, w przypadku Rurarza. To było tak, że do tej pory w Waszyngtonie był Romuald Spasowski i jego żona Wanda, a w Tokio Zdzisław Rurarz i jego żona Janina. I latem 1981 roku do Waszyngtonu przyjeżdża jedyna żyjąca córka Spasowskich, no bo syn, jak mówię, popełnił samobójstwo, Maria ze swoim mężem, czyli no, córka i zięć przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych. I to jest najbliższa rodzina. Tylko są jeszcze no, staruszki, matki, które właściwie są w domach opieki już w Polsce. A do Tokio przylatuje córka, jedynaczka Zdzisława i Janiny Rurarz, Ewa. Czyli w tym momencie najbliżsi są na miejscu. No i mówiąc takim językiem badań nad migracjami, obniżają się mocno koszty decyzji migracyjnej, no bo lepiej się ucieka razem po prostu niż osobno. W tym momencie jesteśmy razem, my podejmujemy tą decyzję, mamy swoich najbliższych, no i tyle. Zwłaszcza w przypadku Spasowskiego jest to dość dramatyczna sytuacja o tyle, że on wie od jesieni 1981 roku, że jest odwołany. Że on ma w styczniu 1982 roku wracać do kraju. No w momencie, w którym jest 13 grudnia, no taka jest perspektywa. Że raz, że wracamy do kraju, w którym no, nastał stan wojenny, nic fajnego no, z tych Stanów, a po drugie, no, będzie to rozłąka z córką i z zięciem, którzy właśnie do tych Stanów przylecieli. Loty są wstrzymane, nie wiadomo, kiedy się znowu zobaczymy. No to kurczę, naprawdę trudno, mocniejszy, emocjonalny, prawda, taki też rodzinny, czysto psychologiczny, osobisty motyw pozostania w tych Stanach. No, w przypadku Rurarza to nie jest takie oczywiste, bo on dopiero zaczął właściwie tą swoją placówkę, no, ale pobyt Ewy, tej córki, jedynaczki na tym miejscu, no też jest niezwykle ważny, jeśli chodzi o motyw ucieczkowy. I w przypadku, jeszcze tylko ostatnie słowo, Spasowskiego w tych takich konfiguracjach rodzinnych, no to tam chyba tą silniejszą osobowością była jego żona. Wanda Spasowska, a ona moim zdaniem już przed 13 grudnia 1981 roku była, po tym jak się dowiedziała o tym, że trzeba wracać,
do kraju, moim zdaniem ona już wtedy była przekonana o tym, że chce zostać. Tak więc tu jej wpływ na decyzję męża no jest niebagatelny. W przypadku rurażów to jest inaczej, bo tam jednak ten rurarz był tym dominującym chyba, jeśli chodzi przynajmniej o to podejmowanie decyzji takiej no, o usiedztwie. U Spasowskich ta rola Wandy Spasowskiej jest moim zdaniem kluczowa. Po ucieczce dość szybko obaj panowie zostali skazani na karę śmierci w Auschwitz w Polsce. Co się działo potem? No bo czy udało się ich znaleźć, jakoś ukarać władzom komunistycznym? Podejmowano jakieś próby zemsty? To podejmowano, ale to oczywiście nie wszystko w dokumentach dostrzeżemy, ale zachowało się trochę dokumentów. No po pierwsze ukarano zaocznie no właśnie w formie tych wyroków śmierci. Konfiskaty mienia, które właściwie już od razu po ucieczce następuje i tak dalej. Natomiast wiemy później z materiałów głównie MSW, ale też trochę zarządu drugiego, że te służby podjęły dość zintensyfikowane, chociaż ograniczone możliwościami, działania mające na celu zidentyfikowanie adresów, konkretnych adresów zamieszkania obu uciekinierów. Prawda? No i można zadać sobie pytanie, po co? No po co im te adresy były? No, częściową odpowiedzią na to pytanie jest sytuacja, którą zapisała w liście z epoki, tam, co nie jest jakaś późniejsza historia. Maria Spasowska, czy ta córka Spasowskich, która miała nieprzyjemną przygodę z oficerem służby, który ją znalazł po prostu na jednym z kampusów uniwersyteckich amerykańskich, na jednej z uczelni, gdzie ona pracowała. Podał się za tam znajomego znajomych, spotkali się w restauracji przez jakąś kobietą zresztą, która prawdopodobnie nawet nie odzywała się. No i ten oficer zaczął po prostu grozić tej Marii. Akurat wtedy ojciec pracował nad książką, że ojciec ma nie pracować nad tą książką, bo coś złego się stanie, macie jeszcze krewnych przecież w Polsce. No czyli widać, że te działania takie ofensywne, jeśli można tak powiedzieć, były planowane, ale nie udało się, przynajmniej dokumenty na to nie wskazują, żeby służbom udało się zidentyfikować konkretne miejsce zamieszkania zarówno Spasowskiego, jak i Rurarza. No były to tajne adresy, prawda? Oni tam zmieniali zresztą dość często te mieszkania. Nie zmienili nazwiska, bo często ci uciekinierzy zmieniali też nazwisko, jak chociażby Józef Światło, prawda? Który został w odmętach gdzieś tam historii przepadł, no się ukrywał. Podobnie, nie wiem, chociażby Walewski, Bogdan Walewski, który też uciekł, taka dość znany szpieg CIA działający przez wiele lat w Polsce. Oni tych nazwisk nie zmienili, oni działali publicznie, no ale też no, służby nie mają takich możliwości, żeby gdzieś w miejscach publicznych no, coś im zrobić, prawda? Chociaż tam jakieś przebijanie opon też się zdarzało, może to z dokumentów, znaczy z listów wyczytać, ale nigdy nie zidentyfikowano, przynajmniej nie wskazują na te dokumenty, konkretnego miejsca zamieszkania jednej i drugiej rodziny. A proszę mi powiedzieć, jakby można to nazwać, no jakie wiano oni wnieśli dla tych wracając jeszcze do tej kwestii służb amerykańskich i ich udziału niewątpliwego w całych tych operacjach. No bo przecież no nie za darmo dostali ten azyl, no. Musieli coś w zamian zaoferować, coś wiemy, co to wiemy. To znaczy, wbrew pozorom to mogło być za darmo w tym znaczeniu, że dla Amerykanów wystarczającą nagrodą było też efekt propagandowy. I to zresztą bardzo mocno wykorzystano, bo obaj ci ambasadorzy byli przecież zaraz kilkadziesiąt właściwie godzin po ucieczce, Spasowski gości w Białym Domu, prawda? Jest witany przez Reagana, to oczywiście na cały świat idzie. Z kolei pod koniec grudnia, na kilka dni po ucieczce, Rurarz zeznaje przed Komisją do Spraw Praw Człowieka w Kongresie Amerykańskim. Później obaj biorą udział w tym słynnym programie Let Poland Be Poland, prawda? W styczniu 1982 roku. No, cały czas są jakby przez media eksponowani, pokazują, że oni właśnie się nie zgadzają na stan wojenny, że to jest zło, że to jest wojna z własnym narodem. Tak więc moim zdaniem dla samego efektu propagandowego już by ten azyl dostali, ale jest też oczywiste, że no, to jest naturalne, że moim zdaniem nie przed ucieczką, ale po. Zaczęli po prostu mówić Amerykanom wszystko, co wiedzieli na temat właśnie rezydentur, na temat całej wiedzy, jaką zdobyli przez te kilkadziesiąt lat funkcjonowania w systemie, w tym establishmencie. Oczywiście ich wiedza była ograniczona, to nie są oficerowie czynni służb, prawda? Tak więc oni nie mogą na tyle zaszkodzić, jak mógł zaszkodzić, nie wiem, Kukliński na trochę innym etapie, czyli w poziomie, czy właśnie oficerowie zbiegli, którzy po prostu mieli już bardzo dużą i rozległą tą wiedzę, no ale co wiedzieli, to powiedzieli, a wiedzieli
całkiem niemało. Na pewno doszło do dekonspiracji tych rezydentur, nie całościowej, bo oni nie znali na pewno całej siatki wywiadowczej, zarówno rezydentury wojskowej, jak i cywilnej w Waszyngtonie zwłaszcza. I w Tokio no, to jest trochę inna sytuacja, bo to jest mała placówka, ale no, sami rezydenci na pewno zostali zdekonspirowani i część ich siatki. To ciekawe, jednak to wcale nie oznaczało, że zostali odwołani od razu. Na przykład Janusz Osiatyński, który był rezydentem wywiadu Departamentu I MSW w Japonii, jeszcze wiele miesięcy w tej Japonii mimo dekonspiracji siedział. A dlaczego? Bo był bodaj jedynym Polakiem tamtejszym, który znał japoński. Czyli no, merytoryczny był po prostu. No. Tak, to się, no, jednocześnie przecież pełnił funkcję merytoryczną, ale no, akurat tak się złożyło. I oczywiście wiedzieli wszyscy, że to jest już teraz ten rezydent, no, ale zanim się znalazł kolejny fachowiec, no bo tak się złożyło, że był jednocześnie fachowcem, przynajmniej znał język, no to trochę czasu minęło, tak więc to nie jest też takie proste, że jak rezydentura jest odwołana, zwłaszcza przy małych, egzotycznych placówkach, to można po prostu, to już jest w ogóle spalona postać i zaraz odwołana, w hańbie ucieka. No nie, czasem jeszcze długo działa, tylko już działa w sposób legalny. Mi się wydaje, że tu jeszcze jest ten problem, znaczy ten efekt propagandowy jak najbardziej, bo to widać w Stanach Zjednoczonych, kiedy no wiadomo, ucieczka Spasowskiego 20 grudnia. Stany Zjednoczone właściwie zastanawiają się nad sankcjami i w ogóle ten moment nagle właśnie ucieczka ambasadora i dopiero 23, znaczy to jest wszystko w prasie, spotkanie z Reaganem, a dopiero właśnie 23 jest to ogłoszenie przez Reagana właśnie tych sankcji wobec PRL-u. To wszystko się jednak nałożyło, to było bardzo wygodne dla Amerykanów, po prostu taki efekt propagandowy, no wręcz można powiedzieć modelowy, to wszystko zagrało w tym momencie. To jeszcze chciałem zapytać o drugą stronę jakby, czyli jak oni zostali przyjęci z kolei przez Polonię amerykańską, przez tych dysydentów polskich, którzy tam mieszkali, czy w ogóle przez opozycję nawet w kraju, jak to było oceniane? Bardzo różnie. Nie ma tutaj jednoznacznej postawy, no bo ich życiorysy, ich wybory nie są jednoznaczne, prawda? No bo uciekli, fajnie, no ale przez kilkadziesiąt lat ten system reprezentowali. Tak więc to nie było tak, że zostali przyjęci przez wszystkich od razu z otwartymi rękami. To zależy. Na przykład Jan Nowak-Jeziorański, który już nie był co prawda dyrektorem Radia Wolna Europa, ale nadal tam pracował, znaczy też miał wywiady, miał wpływową postacią, on bardzo przychylnie do nich podszedł. Od razu właśnie na falach Radia Wolna Europa były wywiady obszerne i ze Spasowskim, i z Rurarzem. On stwierdził, że no, skoro święty Paweł się nawrócił, prawda, czy Szaweł jeszcze, no to może się nawrócić również Rurarz i Spasowski. Ale nie wszyscy mieli takie tutaj chrześcijańskie podejście do tych postaci. I było też sporo osób, które wręcz podejrzewały, że to jest jakaś w ogóle maskirowka, może to jest jakaś operacja Sowietu, bo to jest niemożliwe właściwie. No, oczywiście nie ma żadnego umocowania, nie ma nawet wielkiego sensu, ale ta nieufność była, ta nieufność, taka trochę też niechęć była, no zwłaszcza, że oni no jakby nie pomagali własnej sprawie, bo oni od razu się przestawili jakby na drugą stronę i z takiego troszeczkę pozycji pewnych autorytetów zaczęli bardzo mocno krytykować system, mówić jak ma być, że tu nawet powinno być tak, tu należy być siak, no to się nie podoba, prawda, jak to się zaczyna mądrzeć, prawda, w tym systemie, okej, uciekł, fajnie, ale to co tutaj, no niech jakby zna swoje miejsce, niech tutaj nagle nie udaje, że nie było tej przeszłości. Potem zresztą jak Spasowski publikował tą książkę, to też zaczęto mu zarzucać właśnie ten walenrodyzm, to takie przekonanie, że właściwie jak poczytamy niektóre fragmenty, to można wręcz odnieść wrażenie, że to jakieś opozycjoniści byli, że oni zawsze byli przeciw, no tylko jakoś tkwili w tym systemie przez tyle lat. Mówię o Spasowskim, bo Rurarz tutaj, on był taki, miał duszę polemisty, on strasznie lubił prowokować, on specjalnie czasami gdzieś coś mówił takiego kontrowersyjnego, żeby właśnie zbudzić polemikę, tak więc no ich osobowości też nie pomagały temu, żeby Polonia ich przyjmowała w sposób, Polonia, no migracja ogólnie, słowo Polonia no jest tutaj dość specyficzne, żeby ogólnie polska diaspora, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych nie tylko, przyjmowała ich w sposób jednoznacznie pozytywny, ale były to środowiska, które jak najbardziej tak robiły. Natomiast w Polsce
No to ja tam gdzieś przypominam, były już takie wierszyki, na przykład o Rażu i Spasowskim, że oni właśnie uciekli, że my też byśmy chcieli, prawda, no kim byś chciał być, no właśnie Spasowskim, takie, gdzieś to się pojawia, ale jak porozmawiałem z paroma osobami, które się w tym specjalizują, no to nie był jakiś temat z pierwszych stron, znaczy inaczej, z pierwszych stron drugobiegowych, nie był to też temat no, jakiejś dyskusji wielkich między opozycjonistami, no fajnie, że coś się zdarzyło, bo to dopiekło Jaruzelskiemu, no ale to nie są bohaterowie naszej bajki. No tak. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Na kartach tytułowych obu tych tomów jest cytat, który pan zaczerpnął, właściwie takie motto tej książki z zapisków Spasowskiego z 80 roku, jak przeczytałem, który brzmi: człowiek ucieka od siebie. Dlaczego pan taki właśnie wybrał? No bo to mnie jakoś uderzyło, no bo to książka o ucieczkach, no tu nam Spasowski daje jakby odpowiedź, no człowiek ucieka od siebie, no może tak należałoby to trochę interpretować. No, ucieka od siebie, czyli od czego? Od wyrzutów sumienia, od tych dwóch samobójstw, od tego systemu, w którym tkwiła. Może ucieka przed odpowiedzialnością za to, co się działo wcześniej. No, ta ucieczka do Stanów jest już jakby powrotem do siebie, czy tam nadal ucieka od siebie. No, jakoś mi to zafrapował ten cytat. I chyba to, że oni nigdy do końca nie odpowiedzieli na to pytanie, czy nie wyjaśnili przed samymi sobą. No właściwie nie tyle, że dlaczego uciekli, ale jak to się stało, że właśnie wtedy, że nie wcześniej, że tkwili w tym systemie. Chyba nie do końca potrafili znaleźć klucz do zrozumienia, co tak naprawdę zrobili. Takie mam wrażenie. Spasowski niby, że to robi. On napisał, widziałem w oryginałach, no, tysiące stron takich spowiedzi ze swojego życia, gdzie cały czas jakby tłumaczy, ale to trochę tłumaczy samemu sobie, trochę tworzy tą autokreację właśnie, że on zawsze był przeciw. Z kolei Rurasz, on uciekał właśnie przed tymi pytaniami. On uciekał w publicystykę, w jakieś takie błyskotliwe tezy, jakieś epizody ze swojego życia, ale uciekał tak naprawdę przed tym pytaniem o zaangażowanie w system i o zaangażowanie już po drugiej stronie. I właściwie dlaczego dopiero później? I właściwie dlaczego w ogóle? Mam wrażenie, że sami do końca na to pytanie sobie nie odpowiedzieli. No i to ten cytat właśnie z takiej notatki gdzieś luźnej, prawda, człowiek ucieka od siebie, no jakoś tak mnie zafrapował i uznałem, że to jest taki dobry punkt zaczepienia do tych rozważań. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Na tym kończymy transmisję internetową.